Szymon Kopeć, witam w programie Gość Dnia, a dzisiaj moim i państwa gościem jest lider zespołu Oberschlejzen Marcel Różanka. Dzień dobry. Witam, cześć, pozdrawiam. Dzisiejsza rozmowa będzie wyjątkowa, ponieważ przede wszystkim chcieliśmy poruszyć temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak się przypadkiem składa, że mam tutaj waszą płytę i chcieliśmy tutaj na wizji poprosić o podpisanie tej płyty i tę płytę przekażemy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Super. Także takim miłym akcentem byśmy tutaj zaczęli. I tę płytę mogą państwo wylicytować na naszym Facebooku. Także zachęcam, oczywiście cel jest bardzo szczytny. Jest podpis, jest płyta, także serdecznie zachęcamy. Dobrze także bardzo. mamy tutaj podpisane, pokażemy do kamery. Będzie można taką płytę wylicytować na szczytny cel. No i zaczynając tutaj rozmowę, z tego co wiemy, zagracie na wielkim finale orkiestry w Chorzowie, prawda? Ja właśnie gromy i to jest dla nas bardzo zaszczyt i szczęście, bo gromy przy stadionie Śląskim. Tam jest finał, jakby y, y, cały tutaj Wojewódzki Śląski y, Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Stadionie Śląskim i tu mogę się trochę odnieść, bo takie marzenie mam całe życie y, przed tym jako, jako piłkarz, żeby zagrać na Stadionie Śląskim i mi się to udało z reprezentacją Polski, zech zagrał oczywiście, ale <laughs> przeciw, przeciw reprezentacji Polski, ale zech zagrał jako piłkarz. Y, Olimpia Piekary po, pozdrawiam trzecioligowo jeszcze wtedy i Teraz jako muzyk zajął cały, cały czas marzenie, żeby zagrać na Śląskim jako muzyk. No i Gromy już praktycznie przy bramie Śląskiego, także już jest to rozbliż, blisko, co rozbliży, także się ciesza i, i, i Gromy z tą muzyką są właśnie. Czyli te marzenia się pospuszczą. spełniają. Ja właśnie cieszę się z tego właśnie i, i wszyscy tak jakby... Zasierony po prostu ręce, że będzie bardzo fajny koncert, mocny. No. A wcześniej jako piłkarz też myślał Pan o tej karierze perkusisty w zespole, czy to przyszło dopiero później? Ja myślę, że cały czas i, i cały czas jakby ta muzyka była gdzieś tam obecną, z tym, że wiadomo, na takim, na takim poziomie jakby Wiadomo, jak to, jak, to, jak to chłopaki na placu. No, był zespół, graliśmy, no, ale to było, to było hobby. Nie? Jako piłkarz, no, wiadomo, to było zawodowe całkowicie podejście i, i jakby środek utrzymania powiedzmy. Nie? No ale wracając do tej wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Jakie utwory zagracie na Stadionie Śląskim? No zdecydowanie na Stadionie Śląskim chcemy zagrać właśnie utwory dynamiczne, nowe z nowych płyt. Wręcz są ten, będą też utwory całkowicie dwa nowe, które są zrobione już pod kątem piątej płyty, którą mamy zamiar wydać, już się mogę pochwalić znowu na barborka w tym roku. Także będą to utwory całkowicie już w nowym troszkę powiedzmy stylu, bo chcemy, chcemy bardziej już teraz grać, jeszcze bardziej, że tak powiem, radośnie do ludzi żeby ludzie się mogli cieszyć i, i, i bawić przy noc. Także te utwory, kto chciałby, że tak powiem, posmakować już, jak to będzie smakowało, będą grane też właśnie po Śląskiem właśnie. Jeden z tych utworów już niektórzy słyszeli na ostatnim koncercie, na którym wydawaliśmy naszego winela, pierwszego w historii, to jest Lipsta, także zapraszam, także będziecie mogli posmakować Lipsty. A mniej więcej <laughs> jaka to jest tematyka tych nowych utworów? Na pewno, na pewno to już jest brzmieniowo y Taki, ja to nazywam industrial, bo zawsze to był industrial yy, yy, dance metal, mhm. bo tak, yy, tak się to nawet yy, nazywa, ta muzyka, którą, którą uprawiamy i ten styl. Ale teraz to to już będzie taki, powiedzmy, już industrial techno. Okej. Okay. Nowoczesny. Nowoczesny. No i też yy, warto wspomnieć, że yy, ta płyta zostanie wydana na winylu. Tak. Na pewno, na pewno piątopłyta też będziemy chcieli już tak samo, wiadomo, jak się udocić, żeby było na winylu wydane, no bo jest to teraz w mozie, rzeczywiście winyle wracają bardzo mocno do, do łask i, i to chyba wszyscy już wiedzą, no bo to, to czuć. O której nasi widzowie będą mogli usłyszeć Was na Stadionie Śląskim? Dokładnie co wiadomo, bo to żyje, ta impreza żyje i są licytacje i wiadomo, te wszystkie czasówka jest taką gdzieś mniej więcej 17.40, 17 17.30 powinniśmy już gdzieś tam być, już gdzieś w okolicach sceny i godzinny występ także, bo, bo wiadomo, artysta po artyście wchodzi, także, także gdzieś w okolicach 17.30 jak chcecie Państwo no nie, nie przegapić, to, to, to trzeba być. No, do tematu licytacji jeszcze przejdziemy, mhm. ale jeszcze to jest jedna ważna kwestia, jak długo musieliście się przygotowywać do takiego wielkiego koncertu? Czy to jest porównywalnie powiedzmy z innymi koncertami, czy jednak te przygotowania były wyjątkowe? Znaczy powiem tak, zawsze, my, my już są zawsze przygotowani, bo nagraliśmy się to, troszkę tych koncertów dużych na szczęście i, i cieszę się z tego, ale tutaj zdecydowanie na pewno przygotowujemy się do tego koncertu pod tym kątem, żeby zrobić tego seta właśnie tak jak mówię bardziej takiego nośnego i że, y, dla ludzi, żeby ludzie też mogli y, od razu jakby się bawić i od razu jakby y, nie, nie przejmować się jakimiś tam nie wiadomo jakimiś głębokimi przekazami, y, bo mamy też takie utwory. A, a bardziej takimi, żeby po prostu nie zmartwić na tej, na tej aurze na powietrzu, nie? bo będzie mimo wszystko podobno zimno. Także to chcemy, żeby to było takie zwarte, fajne, takie pod nogę i Czyli cały radosne czas. Do przodu. Po prostu. Tak, i radosny tak. Mhm. E, myślę, że widzów to interesuje, czy to jest wasz debiut na Wośpie, czy wcześniej już się wam zdarzyło grać? Nie, nie, nie. My od, od, odkąd tylko Wośpie wiadomo, zaistniał i tak dalej, to gramy. Oczywiście z tym zespołem gromy od początku, bo zespół już istnieje ponad wiadomo tam 14-13 lat już teraz, to y, jeśli chodzi jeszcze z, z moim właśnie zespołem, który miałem na placu z chłopakami właśnie o tym, który gadałem, że zawsze ta, ta muzyka gdzieś tam y, istniała, to już żeśmy grali, wiadomo, od, 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 od samego początku. Zawsze wiadomo, to jest fajna, fajna rzecz, wspieranie tak jak wszyscy to czujemy, a zarazem y, z, z muzyką do tego, to... to to fajnie po prostu działa, i, i tutaj yy, wiadomo, no, wszyscy chylimy czoło przed Jurkiem yy, owsiakiem z, pozdrawiamy jako zespół, bo, bo, bo rzeczywiście to jest robota po prostu. No, to jest kosmos i zawsze to mówię. To jest coś, co, co, co można nazwać nawet cudem polskim, że, że takie coś się dzieje i takie coś naprawdę działa i, i tyle rzeczy. To, to też to na skalę światową jest. Tak, to tak, ewenement. Tak, to jest ewenement. Mhm. No, I właśnie to. Robimy i, i chcemy robić i będziemy robić do końca świata, jak to Jurek lubi. Yy, jeden, ja, jeden dzień dłużej. Ja jeden dzień dłużej. No i tutaj nasuwa się pytanie, jak wyglądały początki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, te pierwsze edycje jakby e, wspomnieniami się Pan cofnął, e, jak to wyglądało w porównaniu do tych edycji dzisiejszych? No wiadomo, jak wszystko, jak się rozwija, jak się, jak, jak w początku, jak zaczyna dopiero e, chcieć działać, no to pamiętam te pierwsze, no to na jakiś, wiadomo, e, w szkole, na jakiś e, gimnastycznych salach, e, dużo było takich e, koncertów, jakieś tam, wiadomo, ta, po małych jakiś domach kultury, no to wszystko wiadomo, od, od takich małymi kroszkami się się powiększało, powiększało, a później wiadomo, tak jak teraz już te tak gramy, no to y, mamy takie szczęście i zaszczyt, że jesteśmy zespołem powiedzmy tam gdzieś tam delikatnie, może to nie skromnie brzmi, ale rozpoznawalnym, no i już gramy na, na tych dużych jakby orkiestrach i, i ale tak jak mówię, zawsze, zawsze będę, y, choćby nie miał zaproszenia na, na dużą imprezę, to będę grał nawet, tak jak mówię, u nas nawet w piekarach w Domu Kultury albo w, na sali gimnastycznej w szkole, żeby po Aha. prostu tylko zagrać, tak? no. Czy uważa Pan, że ta orkiestra to jest też y, dobre miejsce, żeby mniejsze zespoły się wybiły? No, zdecydowanie, oczywiście, że tak właśnie y, to, to jest właśnie ta, ta druga, jakby forma. Y, działalności tej orkiestry, że ona pobudza właśnie też właśnie do działania. Yy, wszyscy, którzy muzykują, tak? którzy, mm -hmm. którzy yy, coś tam artystycznie robią, bo to nie tylko czasem muzyka, ale różni artyści wychodzą na orkiestrze yy, Świątecznej Pomocy, bo to są i poeci i, i różni, i, i, no wszy, wszystkie, wszystkie jakby formy artystyczne jakiejś tutaj yy, działalności są w stanie yy, jakby zagrać nie? na tej orkiestrze i to jest właśnie fajne i dlatego to też jest takie chyba ta, takie ciekawe, nie? bo, bo, bo wszyscy, wszyscy to czujemy i widzimy, że, że, że to po prostu jest jest Nie do przewidzenia, co tam się stanie na tej scenie. Mm -hmm. czy, te, gatunki. czy przy tych pierwszych edycjach spodziewano się takiego sukcesu z roku na rok było coraz lepiej? No, powiem szczerze, że chyba nawet chyba sam, sam, sam Jurek się tego nie mm -hmm. spodziewał, że aż tak to, tak to rozrośnie, ale widocznie była taka potrzeba i chyba wszyscy mamy w sercach właśnie, właśnie to, że, żeby pomagać. I, I on tą iskrę właśnie rozpalił. I to on jest tym właśnie tą, tą pochodnią i. Ale na pewno na początku nie liczył, że to będzie aż takie takie potężne i chyba nikt z nas się tego aż tak nie spodziewał, że będzie to takie, takie wielkie. Nie? Tak jak mm. właśnie powiedziałeś, że nawet wiadomo, że widać, widać nas z kosmosu. No. Jurek Owsiak, no. człowiek niezastąpiony? No oczywiście, że tak. Oczywiście miałem zaszczyt i, i przyjemność poznać. I, i po, po, po jednym zdaniu widać, że, 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 że ten po prostu chłop tak, jak powiem po śląsku, No po prostu wie, co, co jest trąb, co trzeba i tak dalej. I, i, bo graliśmy też właśnie na Ustoku na w niego i tam mieliśmy właśnie okazję i zaszczyt i poznać i przyjemność i naprawdę widać, że hop, po prostu jak to się godo wie, o czym godo i wie, wie, co trzeba. I o czym miał pan e, przyjemność rozmawiać z panem Jurkiem? A no, takie, wiadomo, on się pytał na zespół, tam, jak, mm. jak, jak my to gramy, czy będziemy coś. Notabene właśnie się zapytał, czy będziemy może po niemiecku coś śpiewać, Nie, no to wiadomo, ja mu zaraz powiedziałem, że my jesteśmy śląskim zespołem, nie niemieckim, bo wiadomo, że kojarzymy się z zespołem niemieckim, y, y, naszym Góry oczywiście i, i Ramstein, tak, ale, ale wiadomo, pamiętam, zapytał się, czy będziemy coś śpiewać, My nie, Mówię, panie Jurku nie bo my nie jesteśmy ani, że tak powiem, proniemieccy, ani niemieccy, tylko po prostu używamy, wiadomo, śląskiego jako naszego języka duszy, a w nim jest dużo, dużo, wiadomo, niemieckich zwrotów, ale tak samo i innych, i czeskich, i innych polskich, i wszystkich innych, które, które obecne były na tej ziemi. I właśnie uspokoiłem się, uspokoiłem go, bo on tak jakby, tak jak, tak jak nas postrzegają, wiadomo, poza, poza obszarem, obszarem Śląska, Niektórzy myślą, że my jesteśmy, dlatego też nas, niektórzy o, tak opatrznie nazywają tak? no to mm -hmm. Ja tak dokładnie to nie jestem Hanysem, tylko jestem ślązakiem. Tak, tak bym się definiował, jeśli chodzi o, 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 o siebie. Oczywiście każdy ma prawo do, do siebie, bo każdy, bo ktoś się może czuć, że jest akurat bardziej niemieckim ślązakiem i to jest też ok. No właśnie, jak już poruszyliśmy ten temat, no to jakby pan rozróżnił ślązaka od hanesa? Czym się to różni? No, Czy Hannes to jest bardziej obraźliwe dla Pana? Może, może nie, że obraźliwe, bo ja nie mam nic do, do, do niemieckich ślązaków, mhm. którzy są autochtonami i wiadomo tutaj na, na ziemiach gdzieś tam o Polskich jest ich wielu albo po prostu są od zawsze, od pokoleń, ale są, trzeba też uszanować tych, te, którzy się czują na przykład polskimi Ślązakami, którzy mają znowu, znowu gdzieś inne, wiadomo, korzenie albo, albo, albo DNA i są też czysty czyste Ślązaki też są i ja, ja, ja bardziej bym tak powiedział... Może, może to jest wiadomo, tak, tylko moje takie, takie jakby odczucie, ale że to, to, chcę być tylko ślązak, <grafię> jakby te, to jest jakby te, moja tożsamość, a, a potem gdzie, w którą stronę się skłaniać, jakby coś, no to wiadomo, żyjemy w polskiej rzeczywistości i, i w, w polskim po prostu teraz tutaj jakby kraju i... i no, no, no muszę być też Polakiem, no nie ma szans. Natomiast wracając do tematu Wośpu, jak wygląda taki proces powiedzmy, rekrutacji dostania się na ten stadion śląski na wielki finał? Czy to trzeba mieć specjalne zaproszenie od samego Jurka Owsiaka? Jak się tam dostaliście? Znaczy no, dostaliśmy się właśnie z tego chyba powodu, że tutaj właśnie na Śląsku jesteśmy zespołem, który, który jest rozpoznawalny, który, który jakby generuje jakąś uwagę koło siebie i być może i treści, które też przekazujemy, które są pozytywne, a zarazem związane zawsze z pozytywnym nastawieniem i z dobrym, to... Po prostu odezwała się do nas po prostu firma, która organizuje koncert, bo, bo, bo oni wiadomo, oni chcą zrobić imprezę, która będzie generowała jak największą ilość jakby ludzi, którzy tam przy, przyjdą, tak mhm. I, i, i chcą po prostu ludzi, znaczy zespoły, które, które zgenerują im jakby obecność, tak? frekwencję. No i, i, i To nie, na pewno nie było bezpośrednio, tak mi się wydaje, od. Od Jurka, ale, mhm. ale po prostu agencja pomyślała, że na tym terenie my jesteśmy mocni, powiedzmy tak, nie rozpoznawali i nas zaproszono. Nie? Myśli pan, że rekord zebranych środków z poprzedniej edycji zostanie pobity w tym roku? Znaczy, mam tak, taką nadzieję, a wręcz pewność, bo, bo widzimy, że co roku jest to, jest to pobijane i, i, chyba, i chyba nigdy chyba to nie przestanie być pobijane i niech tak będzie, niech tak będzie bo to tylko dla nas wszystkich będzie lepiej i wszyscy na tym skorzystamy. No i na koniec, jakby pan zachęcił naszych widzów do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Znaczy, no, dużo nie muszę go dać, no po prostu, jak, jak to się mówi, yy, yy, otwórz serce i, i, i dej, tak, coś siebie dej, nie? żeby się nie nastawać tylko na branie, yy, yy, tylko żeby też właśnie pomyśleć o tym, że ktoś może czegoś potrzebować i trzeba dać, tak, a zarazem też się pomyśleć, że a co się stanie, jak może... Nie daj Boże, za chwilę obyda ja czegoś potrzebował, tak? I mhm. być może wtedy obyda ja potrzebował, żeby ktoś mi dał. Do... Dlatego właśnie o tym trzeba chyba pomyśleć, żeby umieć się postawić w sytuacji, że mnie też to może kiedyś dotknąć, albo mogła być w sytuacja, sytuacji, żeby da, potrzebował od kogoś gestu, tak? czegoś dobra, serca i tak dalej. Dlatego dlatego chyba ludzie chyba o tym wiedzą, nawet nie trzeba chyba i do tego, za, że tak powiem, zachęcać, bo. Wiedzą, że, że właśnie tak to jest, właśnie to tak, czuję. Także oczywiście zachęcamy. No i tutaj musimy zakończyć. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Marcel Różanka, lider zespołu Oberschleisen. Zachęcamy oczywiście do licytacji w szczytnym celu płyty Oberschleisen. A państwu dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.